Poranny gość Radia Zachód. Daniel Rutkowski, dzień dobry. Dzisiaj naszym i Państwa gościem Augustyn Wiernicki, prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu imienia brata Krystyna w Gorzowie. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. O przygotowaniach do zimy porozmawiamy, bo to bardzo ważny zawsze temat, a pora roku no, wskazuje na to, że te przygotowania powinny już być w toku. Ale zacznijmy od tematu, którym... Czy żyje Polska? No właśnie, o to też zapytam. Alkotubki słynne, prawda? Temat został wywołany. Obojętnie, czy możemy mówić, że jest to temat bardzo istotny, jeśli chodzi o sam produkt, czy nie, to na pewno wywołał bardzo istotny temat picia alkoholu w naszym kraju. Myśli pan, że te słynne już alkotubki przyczynią się do tego, że do tematu podejdziemy już poważnie i zostanie systemowo rozwiązany w jakiś sposób? Raczej wątpię. Natomiast samo to wywołanie... na samym początku tak, naszej rozmowy. Proszę pana, ja tematem zajmuję się 32 lata dokładnie. I dlatego o tym rozmawiamy. No właśnie. I proszę pana, ale temat jest ważny. Dobrze, że premier go wywołał i to w taki sposób, który wywołał ogromną dyskusję, prawda? I od jednego produktu mamy lawinę tak jakby jest, pomysłów. Że zaczęliśmy się zastanawiać, co na tych półkach w sklepie tam stoi, co nas zachęca, co nas kusi. I kto to kupuje i kiedy, tak bo to też jest istotne. No tutaj troska o dzieci wywołał problem, no bo rzeczywiście te alkotubki, one są podobne do tych różnych soczków, które ewentualnie kupujemy dla dzieci. I to wszystko dobrze. I dobrze, że taki temat został wywołany. W taki czy inny sposób możemy tu dyskutować, ale został wywołany i to jest dobrze. Do tego dodajmy jeszcze słynne, popularne małpki. Kilka milionów dziennie sprzedawanych w naszym kraju. No właśnie, wie pan, do tego chciałem właśnie, wie pan, wrócić, że już raz wywołaliśmy problem. Problem małpek. I też był bardzo głośny. Już myślałem, że coś się zacznie dziać. No to co zrobiono? No proszę pana, o złotówkę podwyższono ceny. Prawda? No i będziemy mniej kupować, bo będą one drogie, o złotówkę droższe. Oczywiście znawcy przedmiotu wiedzą, że złotówka dla alkoholika to nic nie znaczy. Prawda? Nawet 10 zł nic nie znaczy, bo to jest problem uzależnienia. Prawda? I w ogóle dzisiaj już się o małpkach nie słyszę. One nas kuszą w sklepie przy samej kasie. Prawda? Kupuj, bo malutkie, bo takie fajne, nawet całkiem ładne buteleczki. I to samo będzie oczywiście z tymi tubkami naszymi. To czego brakuje w takim razie w systemie tutaj w naszym kraju? Za dużo jest punktów sprzedaży? To jest pytanie raczej retoryczne. Ale no, czego w tym systemie Panie brakuje? Panie redaktorze, ja byłem święcie przekonany, że te alkotubki jeszcze wywołają no, troszeczkę szerszy problem alkoholowy. No w końcu w Polsce przepijamy 52 miliardy złotych. My się dzisiaj martwimy, bo Polska jest zadłużona na 290 miliardów, prawda, i nad tym się trzęsiemy. A my sobie tak lekko przepijamy 52 miliardy. Do tego rocznie. Inne jeszcze problemy związane z alkoholem, które nakręcają kolejne koszty. No, oczywiście. Walka o zdrowie potem. Tak, my mówimy, że szpitale są niewydolne, ale 30% łóżek jest zajmowanych przez tych, którzy tam trafiają ze względu na nadmierne spożycie alkoholu. Wie pan, tylko że tu od razu trzeba na samym początku powiedzieć, że czasem broń Boże, żebyśmy nie powiedzieli, że Polacy to alkoholicy. Nie, nie. 60% Polaków prawie nie pije. To jest no to gdzie to jest problem, prawda? Tak. No 30% pije, prawda? Ale 30% wypija nam całą statystykę. Oni te 52 miliardy zostawiają w sklepach. Kosztem dzieci, kosztem rodziny, kosztem problemów zdrowotnych i tak dalej. Jak to uciąć? No właśnie. Więc proszę pana, ale na tym widzi pan, myślałem, że te alkotubki wywołają ten problem. Co się dzieje w polskim społeczeństwie? Wie pan, w sobotę byłem na takim rodzinnym spotkaniu. Byłem święcie przekonany, że tam będzie alkohol, się okazuje, że alkoholu nie ma, a szampan jest bezalkoholowy. No wie pan, 40 osób z rodziny przyjechało, jakoś nikt się nie upomniał ani o pół litra. No więc można, proszę pana, robić także i takie imprezy, bardzo fajnie, bo siedzieliśmy do późna wieczorem i nikomu niepotrzebny był alkohol. Polacy nie są alkoholikami, ale mamy w Polsce bardzo szeroki margines problemów alkoholowych. I wie pan, i tylko, nie tylko to. Proszę pana, prawie 30% kobiet w ciąży pije alkohol.
Przerażające. Ale panie redaktorze, 30% dzieci rodzonych wtedy właśnie ma jakieś problemy mikro, większe, mniejsze, widoczne, niewidoczne. Na tym się nie zastanawiamy. Jasne, dobrze. No to zdiagnozował pan bardzo mocno problem. Jest problem, nie ma co ukrywać. Jak go rozwiązać? Co może pomóc? Nie wiem. No mamy gotowe narzędzia. Proszę pana, trzeba pójść ścieżką, spojrzeć, jak wygląda to w Skandynawii. Trzeba pójść bogatych krajów w Europie i na świecie. No, trzeba zobaczyć, czemu ten Kuwait jest bogaty, czemu te Stany Zjednoczone są bogate, czemu ta Norwegia jest bogata. Czemu jeszcze do niedawna Szwecja była bogata, bo w tej chwili puszczono tam alkohol już prawie na wolny rynek, prawda? Czemu te państwa, gdzie pije się mało, są bogate? Dobrze, bo nie przepijają, wie pan, mówi się, że duża rola jest tu samorządów, że na każdym kroku, chociażby tutaj w Gorzowie, na ziemi lubuskiej, możemy znaleźć sklep z alkoholem. Tak, oczywiście bardzo duża rola samorządów, ale samorządów nie obwiniam, dlatego że samorządy są ograniczone ustawą, a ustawa wyraźnie mówi, im więcej pijecie, tym więcej macie pieniędzy. Prawda? No więc, ale tylko szatan by tego lepiej nie wymyślił. No więc jak ten samorząd ograniczy alkohol, jak on ma z tego kapslowe, prawda, i finansuje sobie różne rzeczy, jak i sport, prawda, różne inne. Czyli chodzi tutaj tylko i wyłącznie o finanse? Przede wszystkim, wie pan, u nas tym głównym czynnikiem, proszę pana, to jest ustawa. Jak minister na przykład sportu będzie chciał ograniczyć alkohol, jak on ma 10%, proszę pana, z reklam na rozwój sportu. I tak dalej, i tak dalej. To samo jest w samorządach wojewódzkich. Więc proszę pana, ustawa jest tak sporządzona, że nawet gdyby chciał się ktoś do tego dobrać, no to jak się dobierze, będzie sobie podcinał gałąź, na której siedzi. No dobrze, ale inne kraje bogate sobie dały z tym radę, bo po prostu nie potrzebują takich środków w budżecie. O właśnie, dobrze pan to powiedział. Proszę pana, kłamstwo goni kłamstwo. Taki polityk powiedział, jak chcesz, to tak masz robić, żeby kłamstwo goniło kłamstwo. Więc proszę pana, przede wszystkim do budżetu wpływa 12 miliardów złotych z alkoholu w Polsce. A więc tak, Polacy, pijcie dużo, no to 12 miliardów wpłynie. Żeby 12 do 14 miliardów wpłynęło do budżetu państwa, trzeba przepić 50 miliardów. No wie pan, tej matematyki już nie będę tłumaczył. Czyli nie wierzy pan, wyciąga pan białą flagę, że będzie ograniczona liczba punktów sprzedaży alkoholu? Nie, 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 to się nie da. Wie pan, bo system tak działa, wie pan, to jest system prawny. System można zmienić, system tworzymy my. No, to niech się politycy tym zajmą, wie pan. No, ja 32 lata tym się zajmuję, jakoś do tej pory żadna ekipa bała się tego podjąć, no bo przecież straci elektorat. No dobrze, to może trzeba uzbroić obywateli w taką tarczę, czyli dać im wiedzę, edukacja odpowiednia. Proszę pana, punktem. Tak się mówi. Więc proszę pana, niech pan zapyta przeciętne dziecko, które będzie szło ulicą, słuchaj, czy alkohol szkodzi? Tak, proszę pana, szkodzi. I każdy wie, że szkodzi. Szkodzi, a pije. Szkodzi, a pali. Mhm. Proszę pana, szkodzi, a się tatuuje. Proszę pana. Czyli trzeba zakazać po prostu. Proszę pana, no tak trzeba, tak jak jest w tych bogatych państwach. No tamten libertynizm, no nie działa tak jak u nas. Dobrze, ja chciałbym ten wątek zakończyć optymistycznie. Słyszymy o pomysłach, o planach, zmianach. Mają być może nawet, część z nich ma być może ogłoszona nawet w tym tygodniu. No to zobaczymy, czy to będą zmiany systemowe, czy takie zmiany, prawda, pod propagandę. Wie pan, ja jeszcze raz powtarzam, 32 lata, wie pan, ja to obserwuję, proszę pana, i ja widzę, co się dzieje. Ostatnie minuty naszego spotkania zostawiłem na to, czym zajmuje się najbardziej Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu imienia brata Krystyna, czyli pomoc osobom potrzebującym, bezdomnym i tak dalej. Zima idzie. Jesteście już przygotowani? Tak, proszę pana, tak. Gorzów jest dosyć dobrze przygotowany, wie pan. W tej chwili rozmawiamy z Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie na ten temat. Szykujemy dodatkowe jeszcze miejsca. Jeżeli chodzi o bezdomność, proszę pana, i o w ogóle opiekę nad ludźmi bezdomnymi, no bym powiedział, że Gorzów ma dosyć ciekawy system opieki. I tutaj nie będzie żadnych problemów, absolutnie. Mhm. Mówi się, że aż za dobry, że aż...
Przyjeżdżają do Gorzowa osoby, tak, które tak. potrzebują pomocy z innych regionów. No tak. My obsługujemy w tej chwili bardzo duży teren dookoła, wie pan, wszystkie prawie gminy, bo Gorzów rzeczywiście jest dosyć dobrze w tym względzie zorganizowany. Ale wie pan, tutaj też musiałbym ten kamyczek do tego wszystkiego wrzucić, proszę pana. No ale komu pomagamy? No ludziom obciążonym alkoholem przede wszystkim. I koło się zamyka, tak? Ale gdyby, wie pan, gdybyśmy tylko spożycie alkoholu obniżyli o 50%, wie pan, co by się stało? Nasze więzienia byłyby o 50% puste. Tutaj ale też. Byłby problem, proszę pana. Wie pan, więzienia puste? Przecież ponad 50% przyczyn różnych kryminalnych to właśnie jest alkohol. Czyli alkohol, jeszcze raz alkohol. Tak. Ile mamy punktów sprzedaży alkoholu? Tak dla porównania w Gorzowie, bo wiem, że pan zna zapewne tak, proszę pana, mamy 270 osób na jeden punkt sprzedaży alkoholu, a więc można powiedzieć, że każdy wieżowiec ma swój punkt sprzedaży alkoholu. No, i tam, dla porównania w Skandynawii na przykład? A w Skandynawii, proszę pana, w Malmę, wie pan, badałem. Malmę to ma razem tam z przedmieściami gdzieś około 500 tysięcy mieszkańców. Było 7 punktów sprzedaży alkoholu. Wie pan, skala mówi sama przez siebie. Wie pan, jakby nawet ktoś chciał coś wypić, wie pan, to gdzie będzie 50 kilometrów jechał po alkohol? I może to jest właśnie klucz sprawy. Augustyn Wiernicki, prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu imienia brata Krystyna, gościł w studiu Radio Zachód. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu i do usłyszenia. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.